Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie, chyba najkrótszym przywitaniem, jeśli chodzi o gesty ever. Ale no, taki oto gest zdobyliśmy, droga smoka właśnie w ogrodach Ozeirosa. I ten gest powinien nas właśnie tutaj zaprowadzić dalej na szczyt arcy smoków, więc bez żadnego przedłużania użyjmy go. Okej, okay, chwilę musiałem odczekać. Zobaczmy, co się stanie. Czy przyjdzie znowu jakiś taki mini demonik i nas zabierze, czy nas tak z dupy teleportuje? Bo w tym świecie jedna i druga opcja jest możliwa. Okej. Okay. Słyszałem skrzek taki jakby wiwerny albo smoka, więc chyba nas coś tutaj przeniosło, ale ciężko mi stwierdzić. Tak mam pewnik, jak się tutaj dostaliśmy. Ale jesteśmy, to najważniejsze. Dusza zmęczonego wojownika na start. Uwaga, okazało się, że tam, gdzie kurde był ten... Nic, dotrze na szydercy smoków. Bueno. Mam takiego mini smoka. Jednego widzę. Tam, gdzie znaleźliśmy ten gest druga smoka, tam jednak faktycznie była jakaś lokacja. Tylko była chyba schowana za iluzją, dlatego nie mogłem jej... Dlatego tam nie dotarłem dalej. Ale to jeszcze nadrobimy, spokojnie. Tylko to jeszcze... Nie teraz. Bo teraz, jak już dotarliśmy na szczyt, to zajmiemy się właśnie szczytem. Niby smok, ale jaki kurde... Jaki z niego skoczny zabójca, co? Zatrzyj. Wiem, czego mi brakuje, to dać się zabić jak idiota. A ten pies się założył? No ma, kurde. Odporne są te smoki, kurde. Te cuda. Grudka tytanitu. Co jeszcze? Nie widzę. Tu mamy jeszcze takie jakby dalsze przejście. Jest ognicho! Okej. Okay. Lubię to. W sumie odpocznijmy sobie od razu, czemu nie? Za darmo się podleczyć, to... Zawsze chętnie przyjmę. Nice! Jeszcze udało mi się tą tarczę podnieść. Ale w ostatniej chwili mi to chyba załapało. Coś tam leciutko oberwałem, bo dostałem tak lekko chyba obrażenia od krytyka albo od ognia, ale... To tam... Nieważne, to kolejna dusza. Jak ktoś tu zostawił wiadomość? No powiedzcie mi to! Co, stąd zeskoczył i akurat miał fuksa? Wiadomość pewnie o treści... Uff, ale szczęście. Coś takiego. Dobra, tam jakaś... Nie pamiętam, czy... Nie pamiętam. Nie zwróciłem uwagi, ale zabrałem. Chyba jakąś duszę. Dobra, dużo byłem tutaj tu przy sobie. Dobrze, grób się smoczuś. Tak jakby. Tak, zamiast atakować go dalej, weź go kurde kopi, to na pewno coś da. Mamy tu kolejną grudkę tytanitu. Okej, nie powiem, dałem się teraz trochę zrobić. Flaszka. Do tyłu. No i cyk, ładnie pierun dokończył. Dużo donek... Może z takiego typa dużo donek tytanitu? Już grudki bym się spodziewał, na pewno niedużego odłamka. Otworzę? Aż się otworzę, kurde. Teraz atak z wyskoku. Ej, spróbuj lewo. Ale to lewo, czy tamto lewo?
Wow! Wow! Co jest? O, ja! Stary, że ta wiwerna! Serio, taki boss na start! Ej, czekaj. Okej, dobra, idziemy stąd, już, dzida, nawet, nie, dobra. Na lewo i z wyskoku mówicie? Spoko, let's go. Ja pierdzielę, no tego to się tu nie spodziewałem. Że, wiem, spodziewałem się bezimiennego króla, ale no, mówi się mi tak wcześniej, ale kurde, Berny? Tego to na pewno nie. Cyk, jeszcze zionie ognie. Czuję się jak kurde osioł, któregoś, nie? Co jest dalej? Mam wejście na górę i przejście ten. Okej, miło, że jej ogień rani też tych kości. Padł? Padł. YOLO! Kurka. No i niestety trochę mi się oberwie. O, jeszcze jakiś przedmiot? Co to jest? To jest na górze, dobra. O, tu jest przejście! Kurde, drabina jest. Dobra, schodzimy. Co to jest? Przepawą skarb i ukojenie. Skarb! Skarb! Migoczący tytanic. Okej, jak może być. Ale patrz, jak ona mnie szuka, kurde. Fajnie przemyślany. Nie powiem, niespodziewany boss, ale też fajnie przemyślany. Flaszka. Kurde, jeśli rozumiem, będzie tak jak pewnie z demonem azylu. Trzeba będzie pewnie powtórzyć kilka razy tę trasę. Dobra, w sumie z demonem nie trzeba było tego powtarzać, bo jeden cios wystarczający głosowy, że dało się go dobić już po prostu. Ale pewnie tutaj też nie będzie za łatwo. Pewnie coś ją osłabimy, albo trzeba będzie powtórzyć to jeszcze raz, albo trzeba będzie ją ten. Już ją nawalać normalnie. Okej, wzajemne trafienie. Wow. Kolejny przedmiot. Kolejne dwie grudki tytanitu. Co, chciałoby się. Naprawdę mnie nie widzi? Bo jeszcze zrozumiem, że mnie nie słyszy, ale naprawdę nie widzi? Ta, no oczywiście! Ty! Ty, jakiś dobry łańcuch ma! Ej, ciekawy pomysł na przykład. Pewnie ktoś się Kratosem inspirował z tym topolem. No bynajmniej pewnie z łańcuchem. Dobra, tutaj... Nie przejdziemy, dopóki nie pokonamy bossa, okej. Okej, czyli muszę iść górą. O nie. Dobra, to leci? Uff, dobra, teraz tutaj w bezpiecznym miejscu. Okej, okay, tu mam. Przejście. O, patrzcie, co zostało bezmiennego króla! O i co, teraz atak z wyskoku? Nie, nie, definitywnie nie. Okej, okay, czyli tam. Okej, okay, czyli tutaj daję tylko po przedmiot. Zabieram go z chęcią. I kroczący tytanit. Spoko. Okej. Ja. Z tyłu. Złe punkt głowa, nawet. Chowaj spokój, atak z powietrza. Okej, okay. Nawet tam twórcy dają ten atak ze skoku. Okej. Okay. Jest tylko wyczuć moment. Okej, okay, chyba nie trzeba.
Dobra. Geronimo! O kurde, jaki one shot! I to jeszcze kurde tym toporem. Kami smoczy głowy! Nice! Okej, okay, to było epickie! Okej, okay. Co się dzieje? I znowu nas ktoś albo coś przynosi. Tylko gdzie tym razem? Bo wcześniej ze zbezczeszczonej stolicy do ściany lotry. Teraz? Okej, okay, dalej jesteśmy na szczycie arcy smoków, tylko w innym punkcie. Jest ognicho! Lubię to! Okej. Okay. O, chyba na tym wyższym poziomie od razu. Mauzoleum smoczego rodu. Okej. Okay. A tu jest jakiś ty... kurde! Tak słyszałem znowu ten taki ten dźwięk, że się ktoś teleportuje. Myślałem, co jest. A tu się jakiś typ, kurde, pojawił. Uuu, wielki miecz smoczej krwi. Pamiętam, jak się będą respili w nieskończoność? Co to jest za zaklęcie, kurde? Chyba, że to on go spawni tak cały czas. No, chyba tak. Nadpiala dzwonek. Oj, pat! Jak na złość nic po sobie nie zostawił, no. Kurde. Sporo tutaj tych smoków jest. Tylko pytanie, czy to są ludzie, którzy chcieli się w smoki przemienić, czy to są... jakieś pozostałości po jakichś młodych smokach. Chociaż trochę wątpię, bo to bardziej wygląda jak to pierwsze. Czyli właśnie ludzie, którzy chcieli się przemienić w smoka i... no chyba im trochę nie wyszło. Dobra, on tu się już nie powinien więcej odnowić. Skoro zabiłem tamtego typa. Wymagany gest, niech będzie pierścień. Wymagany gest. Okej, okay, gest rozumiem drugi smoka. Zobaczmy. Powiedzmy, że modlimy się przy ołtarzu. Pierścień katastrofy! O, ten pierścień, kurde, wydropiłem z tego smoka w jedynce. Kalamita. Tylko to jest pierścień, którego ja osobiście nigdy w życiu bym chyba nie założył na postać. A wiecie dlaczego? Bo on podwaja otrzymywane obrażenia. Powiedzcie mi, kto normalny by coś takiego na siebie założył? Pierścień stworzony z pomarańczowego oka zgubnego smoka. Otrzymujesz podwójne obrażenia. Pierścień ten nie ma przydatnych mocy i jest jedynie symbolem czci oddawanej smokom, przekazywanej potajemnie kolejnym pokoleniom przez najżarliwszych wyznawców. Niektórzy z nich sądzą, że to zadanie jest ich świętym obowiązkiem. To jest pierścień, który zdobywasz tego, żeby mieć w kolekcji, ale nie po to, żeby go faktycznie wykorzystać. Okej. Okay. Ale jak miał kurde glutek, głazek bardziej niż glutek. Głazek chciał mnie zrzucić, kurde, ale mu się nie wyszło. Okej, okay, łuska satanitu. Tu jesteśmy na górze. Okej, okay, to samo, gdzie byłem, jak tutaj wszedłem na piętro. Spoko. Dobra, to pytanie, gdzie teraz mam iść dalej? A, czekaj. Uważaj na zasadzkę. Ej, ciekawe. Tu mamy przejście. Włócznia zabójcy smoków, proszę. Okej, to jest zamknięte, czy to jest pewnie do odblokowania później. Czyli to była włócznia samego Ornsteina? Tak jest. Włócznia krzyżowa znana jako broń Ornsteina, zabójcy smoków. Jest to boski oręż, kryjący w sobie potęgę błyskawic. Pchnięcie oburącz pozwala wykorzystać poprzeczne drzewce i, jeśli starczy sił, wbijać włócznie głęboko w smocze cielsko, bądź posuwać nieszczęsnych ludzi w śmiertelny lot. Mytość pchnięcie błyskawicy.
Trzymasz włócznie przy biodrze, ładując ją energią błyskawic, by ostatecznie wyzwolić pioruny pchnięciem grotu. Okej, wytestujmy. Czy to zużywa mi skupienie, czy wytrzymałość broni? Skupienie. Okej, to mi się podoba. Tu 100. A, to już nie. No to dobicie, kurde, jest dobre z tej błyskawicy. Bo sama ta szarża robi niewiele, ale ten piorun to już robi dużo. Ja mam sobie teraz idealną broń i czary, żeby właśnie sobie z nimi radzić. Jak dobrze wiemy, smoki się z błyskawicami nie lubią. Pięknie. Kolejna krótka tytanitu. Flaszka tak na wszelki. Zróbcie. Pewnie jeszcze plecy. Why kierwano? Dobrze, dawaj. Daj mi tego. Zostawiam się tym delikwentem. Może tak, żeby on jednocześnie nie zajął się mną. Dziękuję. Duży odłamek. Też dużo. Może, że z takiego grubasa dostaję tego dużo odłamek, no i to zachodzi o kpinę, to be honest. Ej, sporo ta flaszka popielna przywraca. Tu mogę wejść na górę, tu chyba też. Zobaczmy. A nie, to jest tylko taka pomniejsza arenka, powiedzmy. A nie, tu mogę przejść dalej. Pytanie, iść na górę, czy iść dalej? Może na razie zostajemy tutaj. Idźmy sobie na górę. Dobra, kurde, nie. Za bardzo mnie kusi, żeby nie wykorzystać tych kamieni. To jest właśnie, muszę przeczytać tutaj smoczej głowy opis. Kamień przesycony mocą wiecznych smoków, wykorzystywany w tajnym rytuale wyznawców smoka. Zdobywasz smoczy łeb i ziejesz niczym smok. Strzemiana ta utrzymuje się aż do śmierci. Ci, którzy... Kto wali w gong? Przepraszam. Ci, którzy wkraczają na ścieżkę smoka, pragną doskonale go naśladować, a rytuał głowy smoka stanowi pierwszy krok na tej wielkiej drodze. Czemu nie mogę? O, okej. Okay. To dziwne. A chwila, chyba dlatego, że mam zbroję na sobie. Zobaczmy. Wow, ej, ja byłem... dobra, nie czekaj, to może być krew tych po prostu. Może być krew tych smoków. Teraz mogę? Teraz mogę! Okej, okay, od razu użyło mi chyba obu. Musiałem użyć tylko torsu. A nie! Dobra! Czyli ten kamień smoczej głowy to jest takie zionięcie ogniem po prostu. Dobra, to co? Żywice złotej sosny wymienimy sobie może na kamień smoczej głowy właśnie. Bo to jest darmowe, to nie kosztuje mi nic. A czekaj, ej, czy ja to mogę trzymać? Tak! Jakie zajebiste! Ej, niezłe. Ej, kurde, pokonać w tym, kurde, secie bezimiennego króla, to byłoby coś dobrego, nie? Jako smok pokonać władcę smoków, nie? Tak jakby. To byłoby ciekawe. Przed tobą kłamca. Pewnie o iluzji coś gadał. Okej, okay, czyli tutaj był tylko pierścień. Spoko. A tutaj jeszcze ma fajnie powrót, widzę, na tą stronę. To tym lepiej dla mnie. Okej. Okay. Zobaczmy, jak tam moje odporności wyglądają. To wstać muszę chyba. Okej, okay, 310.
Absorpcja 0. Okej, nie wiem jak to rozumieć. Błyskawice minus 15 i coś tam, no ale wiadomo. Smoki są słabe. Znaczy słabe, są wrażliwe na błyskawice. No dobra, to jest intrygujące. W dwójce za długo nie używałem tej przemiany. W trójce? Kto wie. Może będzie to fajne. Jesus! Wow, no nie wierzę. Za słaba jest ta włócznia, żeby tak fajnie one-shotować te wszystkie te. Co będzie z nim? Kurde, stumuje go wystarczająco. O, okej, ten też tak umie. Ale tak już nie umiesz, co? No, to gleba. To jest taka jaszczurka, tylko w wersji smoczej, mam wrażenie. Bo na sterydach. Co dalej? No weź, serio, kolejny? Już zmęczonego wojownika. O, i z tym mogę walczyć! Super. Okej, to jest trochę słabe. No pewnie, jeszcze spadnie w szczebel, jak idiota, brawo. Popisz się inteligencją. Okej, błyskawica robi dużo. Ale niestety miejsca jest trochę mało. Czeka. Tu. Maszeczka. Jezu, ile was tu będzie? Ile was tu? No chyba... Chyba se jak. Maszeczka. Teraz rzucą, jak to dalej pójdzie. No ale weź! Nie, no kurwa nie wierzę! Ja tu unikam jak pojebany, a gra tego kurwa nie respektuje, nie ogarnia! Okej. Ten dzwon mi się trochę nie podoba, nie? Okej. Cztery ciosy, niecałe. Ta jaszczurka jest zabita dzięki temu, że... No, tu przelatuje oczywiście. Omijamy od razu. Oczywiście jeszcze mnie majznął ogonem, jak na złość. Te też omijamy. O, bardzo ładnie. Spopieraj, spopieraj. Je tam sobie możesz spopierać, jak chcesz. Skakuj tu. O, kurwa mać. Lecz się. I podziel się błyskawicą. Krop. Takie są chętne. Stały. Oczywiście. Okej, albo mi się wydawało, bo jedna, albo ta błyskawica właśnie przeskoczyła na drugą jaszczurkę. Dlatego nie jestem pewny. Okej, smoczek widzę sobie odpuścił. Tylko pytanie, czy będzie tu wracał za każdym razem? Czy to jest jednorazówka? Skoro już mi się udało tutaj przejść. To jest dobre pytanie. Wywiad dla ognisko, ale sprint, spój, walka dystansowa. Nie? Typiasz? Okej. Okay. Jakiś ogołocony? Z koroną Wolnira, ciekawe. Rapier Ricarda. Wywiad dla Bóg. Że on? Chyba nie bardzo. Skoro nie żyje.
Tu przejście, tu jest zeskok i też przejście. Dobra, jest tu ponoć ognicho, to jak jest, to z chęcią bym je rozpalił. O kurde, wiem co to za miejscówka. Wiem co to za miejscówka. Tu jest walka właśnie z bezimiennym królem. Jasny szlak. Okej, dokonałem tego. Przebiegłem cały szczyt arcysmoków aż do króla. Mamy ognicho, tyle dobrego. Tutaj... Tu mnie nie było, bo jest nieotwarta skrzynia. Weź się! Grzmotni! O, super, nie mam fokusu. Kurwa, idealnie zużyłem całe. Bez jaj! Zdychaj wreszcie! Okej, okay, ile to przewraca? 190! Nice! Okej, okay, w skrzynce. Kolejny migoczący tytanik. To jest taka lokacja, w której da się naprawdę sporo wylutować tych rzadkich elementów upgrade'owych. Tam coś mogę jeszcze zrobić. Dobra, jak tu wejdę na górę... Może lepiej... Jedną flachę sobie łyknę, tak na wszelki wypadek. Gdzie trafię? Jest Havel! Proszę, proszę, spróbuj toksyna. No to niekoniecznie będzie potrzebne. Ale na niego wolałbym sobie wziąć chyba Nodachi. Okej. I właśnie, może spróbujmy go zbackstabować. Tak, cudów raczej nie będę wykorzystywał, więc weźmy sobie zamiast tego pierścień cichego smoka. I nałóż... I teraz szybka wymianka. Tutaj zamiast tych kamyczków użyjmy sobie tutaj właśnie kartuskiego różu, żeby jeszcze bardziej... Aha, okej, okay, czyli broń, która już jest zaklęta, nie może zostać dodatkowo zbuffowana przez te... Okej, okay, to trochę lipa, bo w dwójce dało się dalej tak to wykorzystywać. Żeby to było po prostu jeszcze więcej. No ale trudno, skoro się nie da, no to... No. Nie będę się to, nie będę się jakoś mega na to, nad tym. Coś chcę teraz powiedzieć, nie wiem. Rozwodził. O, to jest chyba dobre słowo. Gacia! O, jasny gwint! Okej, to już wiem o co... O, okej. Okej, to zabolało. To już wiem, czemu ktoś polecał truciznę. Wow! Dobra, mieczu, wracaj do mnie. Chyba wolę jednak coś cięższego. I może też tarczę. Tutaj nie ma co się bać w riposty, mi się wydaje. Tutaj trzeba cały czas tarczą, ewentualnie czy na jakieś backstaby. Kurde, myślałem, że się uda. Patrzcie, ma taką równowagę, że to co zwykłych typów by już wytrąciło z równowagi, to na niego to nie działa. What?! Co jest?! Czy on się skamienił?! Jak wojna w Darksidersach normalnie! Gdy skamienił się skubanie! Dobra, specjalnie dla ciebie, stary. Żegnam! Ej, to było niezłe! Smoczy ząb i wielka tarcza Havla. Okej. Okay. I sztaba tytanitu kolejna! Bueno! Druga, którą można znaleźć w grze, póki co. No nie powiem, fajna, fajna potyczka. A teraz nadzieję, że będę mógł u opiekunki kapliczki kupić resztę wyposażenia Havla. Bo z wielką chęcią bym to zrobił. Mnie się teraz pobują trochę w tym secie, bo to jest de facto set o największej liczbie pancerza. Flacha, flacha. No i jak on tego zdąży uniknąć, ja się pytam. Zdychaj z laski swojej, dziękuję. Ty dołącz do kolegi. Okej, okay, dużo odłamek. Tutaj coś jeszcze.
Duża dusza przygnębionego rycerza. Tego chyba jeszcze nie znalazłem nigdy. I już nie mam fokusu, żeby użyć kudę włóczni. No wydanie teorii. W praktyce mam jeszcze tego, nie? W praktyce mam jeszcze... tego... tę błogosławioną wodę. Ale chyba... obejdę się smakiem. Oj, co, cwaniaku! Co, nie odbiłeś się tak dawno od czyjejś tarczy? Tu. Coś tak czułem, że coś słyszę. Gleba. Dobra, łyknę te błogosławieństwa tak na wszelki wypadek. Najpierw skupienie. Teraz żyćko. O, popioły ścigającego smoki! Ciekawe. Czekaj, co z nich wytworzy opiekunkę kapliczki. Brawo. To, że się popisali teraz inteligencją, panowie. No tylko, żebym za chwilę ja do nich nie dołączył. Do tyłu. Tego jednego jeszcze zdjąć. Dobra, wstawaj. Tarcza w dłoń. Oj, oj, oj! Dobra, 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 dobra. Spokój, spokój! Cyk, tarcza. Raz, dwa, trzy. Żegnam. Okej, okay, dużo domek titanitu. Chyba jest tu sad zyskała od niego. Spoknę. I tak przed walką z królem sobie odpoczniemy, ale kurde, już prawie koniec odcinka, tak naprawdę. Już musiał kończyć. Kolejny ołtarz, to zakładam, że tutaj też muszę użyć drogi smoka. Zobaczmy, co dostaniemy. Migoczący kamień smoczego korpusu. Okej, okay. Jaka różnica między migoczącym a zwykłym? A, proszę! Migoczący jeszcze się skaluje dodatkowo. Kamień przesycony mocą starożytnych smoków, składany w ofierze wielkiemu gadowi. Widać, że w kamieniu rytym rodzi się światło. Zdobywasz smoczy korpus i ryczysz nim wraz z iluzją arcysmoka. Przemiana ta utrzymuje się do śmierci. Do osiągnięcia pełnej imitacji potrzebna też jest też głowa. No, głowę już mam. Tylko pytanie, czy też jest na przykład przesycony mocą kamień smoczej głowy? Czy to jest, czy ten, który już mam, to jest ten, który jest potrzebny? Mogę to wykorzystać w sumie? Pokaż. Nice! Ale to nie było na przemianę, nie było tego ryku, to jest takie... dupnięcie łap po prostu tego smoka. Trochę się kastuje, ale wygląda naprawdę zacnie. Okej, okay, zobaczmy. Tu mamy przejście i tam mamy jeszcze przejście. To jeszcze jest otwarte, co trochę niepokoi. Okej. Okay. Żar, spoko. Okej, okay, nie otwieramy, ale to jest przejście, gdzie była ta cała... czy tą bezcelowość? Wow, to po co ta wiadomość? Gdzie była chyba ta wiwerna. Okej. Okay. Co się kryje z tej strony? Ognisko! Proszę, znaj! Zatoczyłem kółeczko! Lubię to! Wielka dzwonnica. Dobra, no to co? Na sam koniec wróćmy się jeszcze do kaplicy. Zobaczmy, czy coś... co tam nowego możemy z tego prochu... Boże, prochu, popiołu zrobić. Bo kurde, jak już mam walczyć z tym bezimiennym królem, no to wolę to chyba zrobić w kolejnym materiale. Chociaż w sumie chyba za bardzo będzie mnie kusiło, żeby zrobić to w tym. Więc może to jeszcze jednak zrobimy w tym materiale. Zobaczmy. Popioły ścigającego smoki. Cieniste popioły upadłego wojownika, który podążał ścieżką starożytnych smoków.
Cokolwiek to jest, bez wątpienia zwolni siłę najwytrwalszym wojownikom. Okej. Okay. Ah. Gracious. Let I only hope these are... Dobra, to jest to samo. I co jest nowe? Zobaczmy. Co z nami już była? Jest grudka już do kupienia. Zakończylice. Jest łuska. I to łuska w nieskończona. Migoczący dwani też nieskończony. Okej. Okay. Broni nie widzę nowej. Zbroja. Też chyba się żadna nowa nie dodała. No nie. Strzał też. Czyli chyba tylko ta grudka się dodała, tak mi się wydaje. Grudka ewentualnie to, ale to już chyba było wcześniej. Ta młoda biała gałąź. No chyba grudka, migoczący tytanit i łuska z tytanitu się dodała właśnie dzięki temu. Ashen one. Tak, 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 tak. Dobra, coś tam kojarzę, że Andre powinien mieć teraz coś dla mnie w związku z tym kokłudem jakiegoś dalszego posunięciego questa. Oh, you've returned. I was hoping to see you. That crestfallen ass Hawkwood, he handed me this. He's changed a great deal since he left this place. Graven of face, he asked me to give it ye. Mieczotrawa Hawkwooda. Well, now that that task is concluded, what would you have me smith today? No jak już przyszedłem, to z chęcią coś tam pokuję. Na przykład smoczy ząb z chęcią wykuję. To, że kurde tej zbroi Havla nie miała na wyposażenie, bo z chęcią bym ją kurde założył. To możemy na spokojnie ukuć resztę. Porki nie zostaną. Ej, ten miecz smoczej krwi, właśnie o nim kurde zapomniałem. Wielki miecz rycerskiego zakonu wiernych smoczej krwi. Broń ta z klinką pokryta znakami smoczej krwi zadaje obrażenia od magii i błyskawic. Ciekawe. Myślałem, że może będzie nawiązanie do... Dwójki, gdzie też był tak, gdzie był w ogóle zakon rycerzy smoczej krwi i można było chyba też taki miecz zdobyć, ale chyba jednak to nie jest żadne nawiązanie. Pretty, be careful, I don't want to say. Dobra, bo nie mam żadnych tych, nie, popiołów ani fragmentów. Fragmentu tutaj nie mam, popiołów do spalenia też nie. Spoko. Greyrat jeszcze nie wrócił i już nie wróci. Dopiero go w tej lokacji za właśnie zamkiem będziemy mogli znaleźć. No, czyli to, co z niego zostało. Czytaj popioły. Ale zobaczmy, co to za trawka tutaj została nam ofiarowana. Przechowywana przez Kowala wiadomość od Hawkwooda. Splamiona krwią mieczotrawa Hawkwooda, dezertera z Nieumarłego Legionu. Zgodnie z tradycją Nieumarłego Legionu, najgorsze wiadomości wysyłane są na mieczotrawie. Przybądź do mauzoleum Faron. Tylko jedna osoba może podążyć drogą starożytnych smoków. Uuu. Proszę, wyzywa nas na pojedynek? Okej, stary, to będzie twój pogrzeb w takim razie. Okej, mauzoleum Faron, to rozumiem, że jest właśnie tutaj, przy stróżach otchłani. Zobaczmy. Co? Jest faktycznie. I should have known. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. Jakie garcz, typie? Czy ja kiedyś tobą wzgardziłem? Kurde, ale patrzcie, używa mieczy tych stróżów otchłani. Kurde, zmieniłbym se tarczę, tylko kurde, nie mam kiedy. Dobra, a czekaj, czy ja, bo tak, przy ognisku nie odpocznę, ale czy, jak tutaj wejdę, czy on da se siana? Tak, okej. Okay. Mógłbym teraz go pewnie spamić, pewnie na przykład z łuku albo z czegoś, ale nie, zawalczymy uczciwie. Tylko sobie tarczę chcę zmienić. No właśnie na przykład tą. Albo na przykład tutaj jest właśnie ta tarcza Havla jeszcze. Zobaczmy. 100% fizycznych. No nie tak źle, jeśli chodzi o resztę. Zobaczmy. Niesłychanie ciężka i wytrzymała tarcza wycięta z wielkiej kamiennej płyty. Mówi się, że to relikwia legendarnego Havla Skały, tak jak jego smoczy ząb. Tarcza jest przepełniona specjalną mocą, która wyraźnie kojarzy się z samym Havlem. A, czyli ta tarcza go tak skamieniła.
Umiejętność ciało z kamienia. Unosisz tarczę i odmawiasz w myślach modlitwę, która zmienia twoje ciało w jednolitą kamienną bryłę. Okej. Okay. I smoczy ząb. Przerobiony kieł wiecznego smoka, którego nie złamie żadna siła. Pozostawił go sam Haval wraz ze swoją przypominającą głaz wielką tarczą. Dodaje użytkownikowi odporność na magię i ogień. I wytrwałość to już znamy. Ej! Ciekawe. Ej, dobra, to weźmy ten smoczy ząb może. Bo obrażenia ma też większe. W ogólnym rozrachunku. No kurde, akurat uniknę skubaniec. No. Jest! Idealnie wyczuty! Ho, no to zabolało. Jak nic. Okej, okay, to też mnie teraz trochę zabolało. Dobra. Dawaj, jeszcze raz. Kurde, prawie. No. I pyk! I jeszcze raz! I... To taki cwany kolego, to... Nałykaj się błyskawic w takim razie. O, taki cwaniak. Dobra. Dobra, ładnie mi zrobił teraz, no. No kurde, zombie zasłonił atak. Za wcześnie. Ale, znaczy nie, nie zablokowałem, tylko mi zużyło wytrzymałości. Pięknie, okej, okay, coś tam oberwałem, ale leciutko. No to tyk. Cyk, flaszaczka. Oż ty skubańcze. Ile ma tych flaszek, kurde, przy sobie? Okej, okay, no to... Trochę oberwałem, no ale ważne, żeby dupnąłem w ripostę. Wow, aż tak chcesz grać? I ile on tego ma? Już ma szósta. No teraz idealna riposta. Teraz nie było ani riposty, ani nawet blokady. Dobra, muszę uważać. To, że się popisał. Ej, bo już prawie stosów nie mam, kurde, halo. Dobra. Byle go dokończyć, nie? Kurde. Że jeden głupi błąd, a jak potrafi mnie kosztować czasami, nie? Dobra, teraz się dałem zrobić, powiem. Dobra, tego jednego Estusa sobie zostawię. Tu się bardzo ładnie zgrabnie wycofam, łyknę sobie Divina. Też mam pewne sztuczki za nami. Okej, okay. I... Żegnam! You are the dragon. More dragon than I. Jest! Migoczący kamień smoczej głowy! Okej, okay, no to zamieniamy. Nie na to, na to. Zobaczmy też opis w sumie właśnie, czym się różni. Okej, okay, jest ogólnie mocna zmiana. Kamień przesycony mocą starożytnych smoków. Drugi tego rodzaju, składany w ofierze wielkiemu gadowi. Zdobywasz smoczy łeb i zjesz nim was iluzją arcysmoka. Przemiana ta utrzymuje się do śmierci. Iluzja ta stanowiła pierwszy przypadek przybierania przez człowieka formy starożytnego smoka. Objęła się też dowodem małości ludzkiego życia. Droga ku dawnym smokom jest długa i kręta, tylko jeden człowiek może ukończyć tę podróż. Okej. Okay. Zobaczmy. Nice! To jest zajebiste! Ale też ten płomień jest większy, zauważyliście? Ej, teraz tam ochotę, kurde, dać się zabić tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda aktywacja na przykład tego... tego kamienia. Czyli kto wie, może to jest właśnie tylko tyle. Tylko i... albo aż tyle. Dobra, do kaplicy w takim razie. Lecimy. Zobaczymy, co takiego się kryje w środku. Znaczy, tfu, Boże, w środku. Zobaczymy, co takiego... Żeby nie co, czy ma tutaj
Ta, coś do powiedzenia? Boże, do powiedzenia tylko do sprzedania. Może ma coś od Hokuda właśnie. Broni nie widzę. Zbroi też nie. Nie, czyli jego set to jest chyba set desertera, tak mi się wydaje. Albo za niego po prostu nic nie wpada, kto wie. Dobra, no to co? Ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Szkoda, że nie wiem, gdzie jest ta zbroja Havla, bo z chęcią bym ją teraz kurde przywdział, nie? No ale trudno się mówi. Do wielkiej dzwonicy się przenoszę. W następnym materiale walczymy z bezimiennym królem i prawdopodobnie jeszcze będziemy sobie przechodzili tę ukrytą lokację za ogrodem Oceirosa. A teraz tak, dałoby się tu zaskoczyć, żeby zginąć? Chyba tu. Nie, jednak nie. Jednak niestety nie. Ale tu chyba się będzie dało. Spokojnie. O. Mogę dać się zabić im, albo mogę też tutaj zaskoczyć. Wybieram opcję numer 2. Juhu! Znaczy jeszcze debile polecieli za mną, XD. Dobra. No i okej. Ja sobie teraz wrócę po te dusze, a na początku innego odcinka myślę, tą przemianą się z wami przywitam. To będzie nawet dobre. Że właśnie nie gestem, nie. Gestem i potem przemianą. I to będzie tak właśnie fajne wejście od razu na bossa. Niestety przez to, że będziemy szli tylko z tym ciałem, nie będę miał na sobie żadnej zbroi. A brak zbroi niestety skutkuje tym, że będę miał mniejszą obronę, czyli król będzie mógł mnie trzepnąć trochę bardziej. I nie tylko on zresztą. Tak samo jego wierzchowiec. Więc tak, myślę, że mimo... Jak lubię ten miecz, ale on jest beznadziejny, bo... Będzie bił błyskawicami, a wiadomo, błyskawice na błyskawice to średnio się sprawdzają. Więc myślę, miecz blasku księżyca sobie wytestujemy. Ewentualnie nutachi, żeby nabijać krwawienie. Czy ja będę w stanie zripostować króla? Szczerze wątpię. Ale, no w razie czego będzie do zasłonięcia. Ale nie wiem, czy nie wziąć sobie na przykład tej tarczy właśnie, tarczy Havla. Na zmianę. Bo tu zawsze będę mógł sobie użyć specjala tej tarczy. No i się tak skamienić. To powinno mi dać właśnie troszeczkę obrony. O! Okej! Dobra. Daje obronę, ale mega odbiera mobilność. Niestety. No w sumie okej, ma to sens nawet. Trwa krótko, ale no, w razie W można by wykorzystać. Ale raczej będę tylko używał do zasłaniania się. Okej, jeszcze bardzo ładnie tutaj dusze mi się zostawiły. Więc tylko szybko lecę tutaj zresetować przeciwników. Żeby mi tu żaden przypadkiem nie przyleciał. Dobra, ode mnie w takim razie to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!